Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Dream League Soccer. I dzisiaj sobie zagramy meczek Polskie kontra Juventus, także kto jest nowy na kanale, to zostawia łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. I ja już nie przedłużając, lecimy z odcinkiem i jeszcze Wam pokażę mój skład. Tak to się prezentuje, mój skład. Czyli tak, Mandzukic, Ronaldo, Neymar, Kroos, Messi, Eriksen, Sandro, Bonucci, Chiellini, Carvajal, De Gea. Na ławce są Pogba, Kante, Mane, Di Maria, Mbappé, Sanchez, Bale, Rodriguez, Hazard, Van Dijk, Ramos, Modric, Alaba, Aurier, Courtois, Alba, De Bruyne, Dybala, Salah, Perisic i Ter Stegen. Także możemy lecieć z filmem, tylko sobie jeszcze uleczymy piłkarzy. Pek, 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 dobra. I tak jak mówiłem, w tym sobie damy tak, sobie damy tak, albo damy sobie tak na przykład. I dzisiaj sobie pogramy z Juventusem. Polska kontra Juventus, także zapraszam do oglądania. I też będę komentować, także nice. Jest piękna pogoda, gramy na moim stadionie, także elegancko. I piłkarze już tutaj wychodzą sami, zobaczcie. Tutaj mamy Mandzukicia, Neymara i Carvajala. Tak się prezentuje moja 11. Atak Juventusu. Mają 16 na bramce. Może być ciężko, ale ja grałem przeciw nimi, także ciężko może być. No i zaczynamy mecz. Proszę Państwa. Co by tutaj opowiedzieć w trakcie tego meczu? Że mam jedną nową widzkę, tak? Mam jedną nową widzkę, to znaczy dziewczynę, która mnie zasubskrybowała i bardzo ją pozdrawiam z tego miejsca, jeśli tam oglądasz i napisz komentarz pod tym filmem, jeśli ci się taki będzie podobał, także good. Dobra, teraz Messi do Neymara podaje, Neymar podaje do Mandzukicia, nie wykorzystuje tego, ale było prawie. Było prawie, sobie zobaczcie na powtórkę tego, teraz tego. Pek tutaj. Czemu on to nie trafił? Ja nie mogę, nie? Także super. Oczywiście ten mecz no będzie komentowany, ale będzie bez muzyki, także pierwszy też taki filmik na moim kanale. Bez muzyczki. Taki jakby gamingowy i w ogóle. Jeśli będziecie chcieli więcej takich materiałów, to piszcie w komentarzach, to z chęcią będę dla Was nagrywać. I mam dla Was takie pytanie, czy chcecie, żebym Wam nagrywał moje bramki z tej gry, bo mam ich dużo. Także piszcie swoje komentarze. A my tym razem lecimy z meczykiem teraz sobie, żeby tutaj zwycięstwo mieć. Poprzednio chciałem Wam nagrać Polska kontra ten. Polska kontra. Jest gol! Kto strzelcem? Neymar! Brawo, Polska prowadzi. Piękny gol. Zresztą sami zobaczcie na tą piękną powtórkę. Pek, pek i gol. Aha. Pięknie rozklepany, pięknie. Do Mandzukicia, Mandzukic z powrotem do Neymara i Neymar to wykorzystuje, także lecimy dalej. Trzeba atakować, atakować. Pressing, kurde, pressing. Dobrze. A i pozdrawiam z tego miejsca moją dziewczynę też. Neymar!
Każem to nie trafił. Jeśli co ja to mówiłem, dobra. To mówiłem. Jeśli filmik wam się będzie taki podobał, to zostawcie fajną ocenę w postaci łapki w górę, komentarza. Wtedy będę wiedział, że mam dla was nagrywać więcej takich materiałów. Także taki mój taki pierwszy film na moim kanale, także super, takie mecze jakby, nie? Dobra, jaj, Ronaldo, kurde, tutaj przesadził z tym strzałem. Ale gdyby to było wpaść, ale gdy, o, 2 minuty, dobra. Mamy 45 minutę plus 2 minuty, także super. Elegancko, fajnie się ucieszę, że. I mamy koniec pierwszej połowy. Wyprowadzimy 1 do 0 z Juventusem. I lecimy dalej. Mogę wam opowiedzieć o moim kanale gamingowym i o moim kanale Minecraftowym. Więc tak, kanał gamingowy, nie wiem kiedy się będzie aktywny. Na razie tam nie mam żadnych filmów, ale może kiedyś, nie wiem, zobaczymy. Kanał Minecraftowy. Czy chcielibyście, żebym nagrywał dla was czystego Minecrafta, czy tak? I mamy 2-0. Cristiano Ronaldo. Hehe. Się cieszy. Nice. Ja tych bramek oczywiście nie będę zapisywać, bo. No bo nie chce mi się. Co teraz temat na kanale muzycznym. Na kanale muzycznym DJ Adi to nie wiem kiedy będą piosenki i covery. Bo na razie sobie oszczędzam gardło i na razie chcę się skupić na tym kanale głównym niż na kanale gamingowym i na kanale Minecraftowym i na kanale tego i na kanale muzycznym. Jeszcze mam kanał Adi Vlog. Nie wiem czy tam vlogi nagrywać, czy nie. Sami zresztą sobie ocenicie, czy będziecie chcieli vlogi, czy nie. Także. A teraz Mandzukic próbował, ale corner kick. Czyli mamy rzut rożny. My to pominiemy. I teraz tak, żeby dobrze dośrodkowować. Fuck, poprzeczka. No nie! Giorgio! No czemużem tego nie wykorzystał? On było tak blisko, ale mamy 2 do 0, także finał jest blisko. Żeby tylko utrzymać to prowadzenie. A może jeszcze jedną strzelić bramkę? Zaraz zobaczymy. Mandzukić. Podaje do Neymara. Neymar tu. I Ronaldo na pustą bramkę. Elegancko. Ja tak lubię, kurde, sobie zagrywać. Uwielbiam tak zagrywać. Bawię się tymi piłkami. Uwielbiam. Po prostu super. Bramkarz jest oszołomiony, szczęsny. Ha. Jeszcze raz zobaczycie na to powtórkę. Pyk, tutaj pyk. I Ronaldo na pustą. Elegancko. Super. Nice daysu. Nie będę zmieniać piłkarzy, bo nie. Nie będę wchodził w team manager, czy jakoś tak, tam to się nazywa, także. O kurde. Teraz tak. Neymar! Poprzeczka! Ej, czemu ten szczęsny wyjął głową? Zamiast. Aha! Dobra. Okej. Okay. No! Aj, szczęsny. Myślałem, że tego. Że się nie da, ale już dobra, okej. Okay. Lecimy dalej. Pyk, 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 pyk. Dobra, tutaj, pyk. Do De Gea tutaj. Elegancko. I do Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Czy to wykorzysta? Nie wykorzysta, ale mamy kolejny rzut rożny. Dwie minuty do końca meczu. Tutaj się zmieniają zawodnicy. Czy ja to wykorzystam ostatnią minutę? Kurde! Chciałbym bezpośrednio kurde do bramki, ale nie. Kolejny rzut rożny mamy.
Czy to wykorzystam? Nie mam bramki. Ojej, szkoda. A była taka ładna akcja. Ale to zrąbałem. Zrąbałem to dosłownie. I przechodzimy do finału, proszę państwa. Proszę państwa, przechodzimy do finału. Aha. Ciekawe, kto będzie zawodnikiem meczu. Zawodnikiem meczu został Cristiano Ronaldo, także jeśli chcielibyście więcej z tych odcinków, to piszcie w komentarzach i zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby trzymać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc już ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło i do następnego odcinka z tej gry. Na razie!